Jak polubić kontrolowanie? Powiem o tym ja, Bernard Fruga, jestem trenerem zarządzania. Lubię kontrolować, głównie w odniesieniu do samego siebie, czyli sprawdzać, na ile to, co sobie zaplanowałem, jest realizowane. Gdy piszę książkę, ustalam sobie, ile słów napiszę w ciągu jednego posiedzenia. Czy uda mi się 2000, tysiące, nie, tysiąc słów. Tak? Czyli ustawiam sobie... Normę efektywności. Taką moją normą pisania będzie tysiąc słów każdego poranka. Poranka, kiedy piszę. Kwestia zaprojektowania sobie tego, gdzie rzeczywistość będzie mówiła, że idę dobrze czy niedobrze. No skoro sobie ustaliłem, bo sprawdziłem, że tysiąc słów to jest optymalnie, no to jeżeli napisałem mniej niż tysiąc słów, to za słabo pracowałem. Więcej niż tysiąc słów, no to znaczy, że to był dobry dzień. Czyli porównuję sobie Rzeczywistość z tymi normami, które sobie zapadałem. No i może w weekend więcej słów piszę. W środku tygodnia mniej, czyli mam pewne odchylenia od normy. Dzięki kontrolowaniu wiem, jakie są te odchylenia. No to też optymalnie wykorzystuję swój czas. Planuję czas w weekend, żeby więcej pisać. W dni poprzednie może mniej, no bo ten czas jest potrzebny na działania związane z pracą zarobkową. No i dzięki temu optymalnie wykorzystuję swoje zasoby, czyli swoją głowę, swój czas, swoją energię, żeby tworzyć dzieło i sprawnie osiągam cel postaci napisania książki. Och, jak to pięknie brzmi, prawda? Takie bajkowe kontrolowanie, samokontrolowanie pisarza. Natomiast przypuszczalnie ta ciemna strona kontrolowania kojarzy się bardziej z tym Szefem, który nad tobą stoi, nie wiadomo dlaczego, ale czepia się, chce wiedzieć, co robisz, dlaczego robisz, a ty po prostu swoją pracę solidnie wykonujesz i nie chcesz, żeby cię kontrolowano. I skąd pomysł tego szefa, żeby cię kontrolować? No, jeżeli ten szef kontrolował w sposób nieprzewidywalny, nie było wiadomo, czego się będzie czepiał, no to faktycznie była to zła kontrola. To nie o taką kontrolę chodzi w zarządzaniu przedsięwzięciami. Dlatego że w kontrolowaniu mamy właśnie ustrzec się przed subiektywnym, indywidualistycznym podejściem przyłożonego do tego, co jest dobrze, a co jest źle robione. Pracownik powinien w sposób samodzielny, jasny wiedzieć, czy to, co robi, robi zgodnie z normami, z przewidywaniami. No, skoro pracownik wie, co ma robić, to dlaczego, jak mój znajomy prowadzący firmę stanął nad pracownikiem i zapytał, czym się zajmujesz, to pracownik się oburzył i to już mi nie ufasz? Czemu się dopytujesz, co ja robię? Znajomy, no... Jak to? Jak mogę nie wiedzieć, co mi pracownicy robią? W końcu z tygodnia na tyg tydzień, z miesiąca na miesiąc, sytuacja rynkowa się zmienia. Ja muszę wiedzieć, czy to, co robimy, czym się zajmujemy, odpowiada wciąż o rynkowemu. No, skoro pytam pracownika w moim jednym z oddziałów, czym on się zajmuje, to chcę wiedzieć, czy te normy, któreśmy ustalili, są e przestrzegane. No i jeżeli dopytujemy się nawzajem, kontrolujemy, widzimy, kto co robi, to wyłapujemy też błędy je na wczesnym etapie, nim one jeszcze spowodują jakieś ogromne szkody. No, tego jest potrzebne. Kontrolowanie. Jak polubić kontrolowanie? Przede wszystkim jest to kwestia nastawienia. Jeżeli w naszej postawie przyjmiemy do wiadomości, zdamy sobie sprawę z tego, że kontrolowanie to jest drugie imię planowania, czyli nie ma realizacji planów bez kontrolowania, no to jeżeli mamy nadzieję i mamy poczucie radości skutecznego realizowania swoich planów, no to siłą rzeczy mamy też poczucie radości kontrolowania, no bo planujemy i kontrolujemy. Poprzez kontrolowanie widzimy, na ile nasze plany są wdrażane. Czyli ci z nas, którzy lubią przekształcać rzeczywistość, wdrażać to, co sobie zaplanowali, lubią kontrolować. Jeżeli. Jeszcze nie lubisz kontrolować, to być może jeszcze nie lubisz wdrażać. Jak polubisz wdrażanie, polubisz kontrolowanie, albo jak polubisz kontrolowanie, polubisz wdrażanie. W ten sposób staram ci się osłodzić. Kontrolowanie, czyli ten proces, który upewnia nas w tym, że zaplanowane działania są w sposób efektywny realizowane. Życzę ci udanych wdrożeń, czy inaczej mówiąc, życzę ci. Udanego kontrolowania. Pogodnie się pozdrawiam.